Sowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czem Avizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Trochę wakacyjnie, choć pogoda może nie ta, ale tak, pociągiem nad Zalew Zegrzyński. Już niedługo, bo w tym roku i wedle aktualnych zapowiedzi już nawet na początku czerwca, w pierwszej połowie czerwca dojedziemy tutaj pociągiem. Ale czy to jest realne, patrząc na aktualny stan inwestycji? A, o tym za chwilę. Ale najpierw połączmy się bezpośrednio z Jakubem Skutem, który jest prosto z miejsca wydarzeń. Witam serdecznie. Znajdujemy się w Zegrzu Południowym przy odbudowywanej linii kolejowej. Na prawie całym odcinku zostały zamontowane słupy sieci trakcyjnej. Na krańcach torów stoją semafory. Jak widzicie za mną, w celach bezpieczeństwa, przy peronie został zamontowany taki oto płotek. Inwestycja miała już być skończona, lecz datę ukończenia przeniesiono na czerwiec. Koszt tej inwestycji to prawie 43 miliony złotych, oczywiście współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie jak Sykut powiedział, tak to mniej więcej wygląda, ale po kolei od tego, co jest chyba najważniejsze, czyli oddanie do użytku. Pierwotnie był to koniec poprzedniego roku 2022, później zostało to przesunięte na koniec roku 2023, po czym ostatecznie zostało to przesunięte bliżej dalszej daty, czyli na czerwiec, 11 czerwca, jak dobrze pamiętam. Bo wtedy jest zmiana do składu jazdy i wtedy pociągi linii SKM i kolei mazowieckich mogłyby tutaj dojeżdżać. S4 byłoby dojeżdżałoby tutaj, co godzinę by jechało, łączyło właśnie bezpośrednio Piaseczno z Zegrzem Południowym oraz inne pociągi kolei mazowieckich. Natomiast pomijając daty i to, czy one są realne, czy nie, to mamy nowe perony. Nowa stacja Zegrze Południowe, która właśnie w tym miejscu się znajduje i w tym miejscu ją widzimy, ma trochę ciekawych rzeczy. Pomijając to, że jest w innym miejscu niż pierwotna stacja się tutaj kiedyś znajdowała, to jest tylko wyłącznie na razie jako stacja krańcowa. Tak, stąd, żeby faktycznie puścić pociągi dalej, to tylko i wyłącznie po jednym torze będzie dało się zrobić bez ingerencji w aktualną infrastrukturę, natomiast żeby puścić tutaj dwa tory dalej, bez wchodzenia w jednostkę wojskową i wychodzenia poza obrys aktualnej linii kolejowej, trzeba będzie psuć aktualnie wybudowane nowe części peronów. Co do samych peronów, mamy już zamontowane właściwie na nich wszystko. Płyta peronowa jest. Nie ma małej infrastruktury, chociaż pojawiają się już całe płotki małe na długości całych peronów jednego i drugiego, o których powiemy jeszcze trochę więcej z Sykutem w późniejszej części filmu. Samo oświetlenie stacji jeszcze jest montowane, tak samo jak sieć trakcyjna. Torowisko jest dla pierwszego i drugiego toru, ale możecie zaobserwować, że pomijając samo torowisko nie jest jeszcze podbite, ponieważ sama podbijarka w tym miejscu nie mogę podjechać, no bo nie ma torowiska do tego miejsca. Tak, dalej torowisko na dalszym odcinku bezpośrednio do Biliszewa jeszcze nie istnieje. Ale same perony, jak widzicie, właśnie elki peronowe, płyty peronowe, wszystko jest zamontowane. Ostatnie prace bezpośrednio przy samej płycie peronowej, w niektórych miejscach trzeba jeszcze powkładać bezpośrednio odpowiednie fragmenty tej całej nawierzchni i tak to się łączy. Tak jak widzicie, właśnie w tym miejscu po prawej stronie tor, żeby pojechał dalej, będzie trzeba wyburzyć go, bo tam są plany, żeby później pociągi pojechały do Pułtuska, a w tym miejscu pierwotnie znajdowały się perony i sam dworzec w Wieliszewie, znaczy w Zegrzu Południowym. Teraz to jest zupełnie gdzie indziej, jak widzicie tutaj dalej, bezpośrednio za wjazdem do jednostki wojskowej, dzięki czemu nie będzie tutaj dodatkowego przejazdu kolejowego, bo na całej trasie powstaje faktycznie tylko i wyłącznie jeden przejazd kolejowy z Modlińską i może całkiem i dobrze właśnie, że w ten sposób to wygląda, bo nie będzie dużej ingerencji w infrastrukturę drogową i nie trzeba będzie też stać na przejazdach kolejowych. Tu się kończą dwa perony. Dwa perony nie mają już połączenia bezpośrednio ze sobą na drugim końcu, tylko wyłącznie na jednym krańcu jest połączenie pomiędzy nimi i też jest tylko i wyłącznie z tej strony jedno wejście, czyli od drugiej strony, od Narwi. Natomiast tutaj dalej lecimy. Jest połączenie oczywiście torów, semafory są niektóre już poustawione, jest bocznica do jednostki wojskowej, chociaż na razie ślepa, bez połączenia z wojskiem. No i tu się już kończy torowisko. Dalej mamy ten cały nasyp, który był infrastrukturą krytyczną, jeżeli chodzi o termin oddania do użytku. Ponieważ jak widzicie,
jest tu trochę wody, to oznacza, że tutaj coś jest nie tak. To nie jest jezioro. Nie przez jezioro nie budują faktycznie tego nasypu kolejowego. Tutaj są bagna. I to na większości tego odcinka nowe torowisko w tym miejscu, które de facto musiało zostać całkowicie wyburzone, stare i postawione nowe, jest na bagnach. W związku z tym tutaj musiała zostać zastosowana specjalna metoda, specjalny materiał, z tego co pamiętam, i na niego było dosyć długo czekania, bo on był na zamówienie, to będą na tam inwestycje. W związku z tym wszystko się opóźniło i no, jego też samo zastosowanie to trochę wymagało. To jest taki specjalny materiał, dzięki któremu torowisko spokojnie osiądzie i nie będzie się przesuwać, pomimo tego, że to jest teren bagienny. Tu mamy dalej kolejną stację, chociaż tak naprawdę to jest przystanek kolejowy Wilisze w centrum, w tym miejscu. I będzie tylko łącznie jeden peron, jedno krawędziowy. Tak, Wilisze w centrum. Jakie centrum? No to możecie sami odświeżać, ponieważ to nie jest 1 kwietnia, to nie będę tutaj dużo żartować, ale powiem tylko i wyłącznie, że to, jak dla mnie to jest albo Wilisze w centrum lasu, ewentualnie Wilisze w centrum niczego. No ale możecie sobie sami ocenić, może i znajduje się to w centrum Wiliszewa, biorąc pod uwagę lokalizację. Ale biorąc pod uwagę infrastrukturę w okolicy, no to może niekoniecznie. Sam peron aktualnie, jak widzicie, ma tylko i wyłącznie zamontowane elki peronowe, jest tutaj część nowego materiału, też bezpośrednio na całej długości peronu, ale poza tym tutaj właściwie się dużo nie zmieniło, znaczy trochę się zmieniło, bo faktycznie jest to uporządkowane wszystko, nasyp też wygląda coraz lepiej. Przejazd kolejowy w tym miejscu już był, jest cały tak jak wyglądał. Część już bezpośrednio infrastruktury pod nowe słupy od sieci trakcyjnej zostały zamontowane w okolicy i droga towarowa przez torowisko się kończy bezpośrednio przed rondem, bo tutaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje przebudowę tego ronda wraz z całą drogą, ale na razie coś zwolniła ta cała inwestycja i tam nie słychać ani chichu, ani nic. Więc poczekamy sobie, poczekamy, aż coś się wydarzy. Tu też przy okazji są przystanki autobusowe, ale na razie one donikąd nie są. Przypominam, że tutaj nie powstaje żaden parking w ramach przesiadki do tego peronów, do tej przystanku kolejowego, więc żeby tutaj dostać się, no nie wiem, albo rowerem, albo na piechotę, zostawić samochód w krzakach, ewentualnie autobusem dojechać, tylko przypomnę, że ten autobus tu jeździ, jak dobrze pamiętam, raz dziennie, przynajmniej aktualnie, ale aktualnie jest tutaj, jak dobrze pamiętam, zgodnie ze składem, i raz dziennie, góro dwa razy dziennie. Tak to wygląda jeszcze bezpośrednio z lotu ptaka. Nowy peron, typowy peron, typowa długość, będą oczywiście miejsca tutaj do zaparkowania swoich rowerów, ławki na peronie, system infrastruktury dla osób niepełnosprawnych i niewidomych, no i oczywiście ławki i rozkłady jazdy papierowe i elektroniczne, z tego co pamiętam, tutaj powinny się pojawić. Oczywiście tutaj będą barierki i te płotki, żeby nikt nie spadł do bagna, tej, które się znajduje w okolicy. Sam nasyp, jak widzicie, w tym miejscu jest już mniej więcej na docelowej wysokości, jest aktualnie wygładzany, wyrównywany i ma już mniej więcej fundamenty zamontowane od samych słupów trakcyjnych, które będą tutaj w tym miejscu montowane. Kawałek dalej, jak będziemy teraz tak lecieć, zobaczycie, że pomijając to wszystko, co tutaj jest, w niektórych miejscach już jest początek nawet samego torowiska. Pierwsza warstwa bezpośrednio tłucznia w tym miejscu jest właśnie, jak widzicie, na tym specjalnym materiale też wyłożone i niedługo najprawdopodobniej zobaczymy, że już powoli torowiska się tu będzie pojawiać. Oby, bo skoro faktycznie termin jest do oddania do użytku za mniej więcej 2 miesiące, a torowiska nie widać, peronu jednego nie ma, no to przydałoby się, żeby prace się jakoś trochę bardziej rozpoczęły. W sensie, tutaj przy okazji wam pokazuję, tu już powstał nowy wiadukt nad linią kolejową, znaczy linii kolejowej nad ulicą, bo tam Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musiała przebudować wiadukt. O tym mówiliśmy jakiś czas temu z Sykutem, ale zwróćcie uwagę, jak aktualnie jest zaawansowana ta praca. Nie mamy jednego całego peronu. Torowisko jest mniej więcej w połowie gotowe. Sieć trakcyjna właściwie na razie nie istnieje, a oddanie do użytku wedle aktualnej zapowiedzi to jest za 2 miesiące. No, nie chcę być tutaj sceptykiem, ale trochę nie wydaje mi się, żeby to wszystko mogło się zapiąć. Puszczenie pociągów bez przystanku kolejowego Wieliszy w centrum według mnie jest całkowicie możliwe. Z Wieliszy w centrum, no musieliby mocno teraz przyspieszyć, żeby to było gotowe i do zrealizowania. Ale czy tak będzie? No nie wiem, zobaczymy. Ja tutaj do tej inwestycji wrócę za miesiąc, pod koniec kolejnego miesiąca, bo ten film jest opóźniony, miał się pojawić w marcu. Niestety nie udało nam się z Sykutem zgrać, bo pogoda była kiepska, więc jestem w kwietniu i nagrałem dla was tutaj trochę tych ujęć. Tu jest bezpośrednio Wiliszew, dokąd już aktualnie S4 dojeżdża. No i tutaj pociągi ogólnie kończą bieg, tutaj nie jadą dalej do Nieporętu. A teraz ciekawostka. Tam daleko za mną
płynie rzeka Narew. I to właśnie od tamtej strony będzie jedyne wejście na stację. Co oznacza, że jeżeli na całym dużym parkingu będziemy chcieli zaparkować przykładowo w tym miejscu, nie będziemy mogli bezpośrednio przejść na perony. Ze względu oczywiście na płotek, który ciągnie się przez całą długość stacji. Jedyne wejście będzie dokładnie za mną. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Tutaj tylko jeszcze doprecyzuję, to co Sykut powiedział dokładnie za mną, to dokładnie przy wjeździe do jednostki wojskowej będzie jedyne wejście na peron. To jest według mnie bardzo duży błąd, bo biorąc pod uwagę, jak tutaj duży jest plac faktycznie w postaci parku, jedź do stacji kolejowej, powinno to być zrobione tak, aby wyjść naprzeciw mieszkańcom i osobom podróżnym, które chciałyby skorzystać z pociągów, żeby się przesiedli tutaj, zamiast jechać dalej samochodem. A jeżeli w ten sposób jest to tak ograniczone, to trochę kiepsko. Ja tylko jeszcze dopowiem, że cała inwestycja kosztuje 45 milionów złotych netto, z czego 80% tej kwoty jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. I tak mniej więcej wygląda ta cała inwestycja. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Na dniach pojawi się sam przelot z całej inwestycji w postaci jednego długiego filmu. No i co dużo nie mówić, jak tak jak powiedziałem, pojawimy się tutaj z Sykutem ponownie pod koniec maja. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!